Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis zapieczonego fileta. Do jego przygotowania potrzebujemy dwie pojedyncze piersi z kurczaka, trzy jajka, dwa średnie pomidory, jedną średnią cebulę, pęczek natki pietruszki, dwie łyżki majonezu, 150 g sera typu cheddar. Z przypraw potrzebujemy sól, pieprz, paprykę słodką oraz zioła prowansalskie. W pierwszej kolejności fileta kroimy wzdłuż na pół. Jeśli masz większe piersi, możesz pokroić na 3 razy. Rozwijamy tłuczkiem. Doprawimy solą, pieprzem, papryką słodką. Przyprawy oczywiście możemy zmienić według własnego uznania. Odrobinę ziół prowansalskich. Przełożymy płat na płat, żeby przyprawy obrały się z obydwu stron. Na chwilę odkładamy. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Przekładamy do większej miski. Pomidory również kroimy w kostkę. Dokładamy do cebuli. Jajka ścieramy na tarce o grubych oczkach. Dokładamy natkę pietruszki, około 50 g sera. Dwie łyżki majonezu. Wszystko razem wymieszamy. Fileta wykładamy na blachę. Na wierzch wykładamy farsz. Obsypujemy pozostałym serem i pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 stopni przez około 20 minut. 20 minut minęło i kurczaka mamy gotowego. Jeśli się przepis spodobał, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.